Ja się nazywam Jolanta Drzewakowska, jestem menadżerką do spraw komunikacji PR-u Wikimedia Polska, a moim gościem jest Marcin Szwarc, inżynier. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się. Jeszcze jak zapowiadaliśmy webinar, był studentem informatyki, teraz już jest inżynierem, a przed nim droga w kierunku magistra. Rozumiem, tak? Jak najbardziej. Dobrze. I Marcin opowie nam o nowym projekcie Wikimediów, czyli Wikifunkcje. Jest to jeden z projektów tzw. siostrzanych Wikipedii. Tych projektów siostrzanych Wikipedii jest już kilka. To znaczy mamy Wikimedia Commons, mamy Wikisłownik, Wikiźródła, Wikidane między innymi. I teraz pojawił się nowy projekt Wikifunkcje. I Marcin przybliży, ponieważ był od początku jakby jeszcze od fazy koncepcyjnej związany z tym projektem, przybliży nam cały ten projekt, opowie o nim, pokaże różne rzeczy, które można już w tym projekcie robić. Natomiast zaczniemy od bardzo prostego pytania. Co to są funkcje? Co to jest funkcja i dlaczego akurat takie połączenie wiki-funkcje? Skąd to się wzięło? Co to znaczy? Funkcja to takie słowo, które niektórym może się kojarzyć, może to są nawet złe skojarzenia z lekcjami matematyki bądź informatyki, ale tak naprawdę funkcja to nie tylko jakieś takie tajemnicze rzeczy, symbole i cyferki, ale jest to po prostu przekształcenie. Czyli możemy mieć jak najbardziej funkcję, która przekształca nam liczby w inne liczby, ale takie przekształcenie to może być na przykład funkcja, która przyporządkowuje, powiedzmy, stolicę do danego państwa. To też będzie pewne przekształcenie, pewna funkcja. Być może nie myślimy o tym w kategoriach właśnie, nie wiem, funkcji, która ma jakąś dziedzinę i jakiś zbiór wartości. Oczywiście mogą to być też inne transformacje, takie jak na przykład zamiana tekstu w kod Morsa, bądź na przykład może to być przypisanie do człowieka jego imienia i nazwiska, choć coś takiego jest raczej trudne do zrealizowania, ponieważ na przykład RODO. Ale wiele różnych innych przekształceń działających na podobny sposób, czy według podobnych reguł, można nazwać funkcją. I część z nich można zrealizować w wikifunkcjach już teraz, część będzie można zrealizować niedługo w przyszłości, kiedy ten projekt się jeszcze bardziej rozwinie. I właśnie kolekcję takich przekształceń, może nie wszystkich, może RODO nie będziemy naruszać, będzie można w tym projekcie znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o nazwę, bo wspomniałaś, to jest może trochę oczywista nazwa, że wiki funkcje, czy po angielsku wiki functions, ale co ciekawe, kilka lat temu, na początku przygotowywania tego projektu, odbył się konkurs na właśnie nazwę i wygrała taka prosta, trywialna. Okej. I teraz tak, ten projekt działa od niedawna, w każdym razie od niedawna jest dostępny dla wszystkich, prawda? Tak, zgadza się. Taka dostępność, wyjście powiedzmy z fazy testowej, można powiedzieć, że odbyło się około pół roku temu, ponieważ było to w wakacje 2023. Wcześniej dostępna była też wersja testowa, wersja beta, która jest utrzymywana nadal i na niej można się trochę bardziej pobawić, spróbować popsuć różne rzeczy. I ta wersja beta została opublikowana w 2022 roku, też latem. Czyli sam projekt wyszedł, powiedzmy, do szerszej grupy osób już półtora roku temu, ale cały czas jeszcze ze względu na to, że trwał jego rozwój, że był w bardzo wstępnej fazie, to nie gromadzono tam żadnej takiej użytecznej zawartości, bardziej to, co było wtedy, to było tak na potrzeby testów, na potrzeby pobawienia się, a od około pół roku ten projekt funkcjonuje już tak jako pełnoprawny projekt Fundacji Wikimedia. I bywa linkowany też na stronach głównych innych projektów. Jest także wspominany po prostu w wykazach projektów siostrzanych. Okej. I teraz tak. Po co nam w ogóle te wiki funkcje? A Tutaj nie, jeszcze może koncept, wiesz co, zanim tak? się, zanim się o to wrócę do tego pytania. Mówiłeś, wspominałeś, też zapowiadaliśmy, że byłeś z tym projektem związany od fazy koncepcyjnej. Co to znaczy? Jak do niego trafiłeś? Jakby skąd to się Dobrze. wzięło? Okej, także projekt Wikifunkcje śledziłem już od dłuższego czasu. Przede wszystkim polegało to na tym, że śledziłem
aktualizacje, informacje na liście mailingowej, które pochodziły od zespołu programistycznego, który się zajmuje tym projektem już tak naprawdę od około 3 lat, bo pierwsze prace w ogóle w 2020 roku się zaczęły. Nie powiem, żebym tak długo śledził, ale śledziłem informacje o tym projekcie jeszcze zanim był w ogóle dostępny w wersji beta. I angażowałem się też w kilka dyskusji. Z takich ważniejszych to mogę wspomnieć o dyskusji, na jakiej licencji powinna być zawartość w jakich funkcjach. No, tam było kilka propozycji, odnosiło się też do kilku różnych rodzajów treści, bo tutaj co warto wspomnieć, tak jak typowo projekty Wikimedia są na licencjach Creative Commons, te licencje są bardzo dobre do treści takich tekstowych. Natomiast to już sami autorzy tych licencji zaznaczają, one niekoniecznie się dobrze mają do na przykład kodu źródłowego, bo tam wchodzą inne scenariusze użycia i tak dalej. I to była też pewna nowość w świecie Wikimediów. Została zaczerpnięta licencja zupełnie spoza tego całego świata Creative Commons. Konkretnie to jest Apache 2, jeżeli kogoś interesuje. I odbyła się między innymi dyskusja o tym. Ale śledziłem też inne dyskusje i czasem się w nich udzielałem, zależy, czy miałem coś mądrego do powiedzenia na ten temat. Okej. I tak przechodzimy już płynnie do tego, po co nam są wiki funkcja. Jeżeli chodzi o tą samą ideę wiki funkcji, czy to dlaczego one zostały podjęte, zostały zrealizowane jako projekt siostrzany, to są dwa takie filary, na których stoi ta idea. Pierwszy z nich to jest taka myśl, żeby uczynić te algorytmy, czy jakieś takie skomplikowane sposoby przetwarzania bardziej dostępnymi. Ponieważ założenie jest takie, że no dobrze, jeżeli ktoś umie programować, no to jest w stanie się skomunikować z komputerem, powiedzieć mu, co ma zrobić, i ten komputer będzie sobie pracował i to przekształcenie zrealizuje. Natomiast jeżeli ktoś nie umie programować, to nawet jeżeli na przykład na Wikipedii, czy gdzieś w internecie znajdzie opis jakiegoś algorytmu, jakiegoś przekształcenia, jakiegoś sposobu działania, no to może być mu ciężko zrealizować ten algorytm. W najgorszym przypadku będzie się to sprowadzać do postępowania ręcznie według tego schematu, co niekoniecznie będzie efektywne. I tutaj właśnie te funkcje, te przekształcenia, czy powiedzmy realizacja pewnych algorytmów, jako część wspólnej wiedzy, którą projekty Wikimedia gromadzą i które są taką cegiełką na drodze do tego celu zgromadzenia całej wspólnej ludzkiej wiedzy. Jest jeszcze drugi filar. Ten filar to jest bycie częścią większego projektu, czyli tak zwanej abstract Wikipedii. To jest taki właśnie dwuetapowy projekt, dwuetapowa koncepcja, która się w pierwszym etapie składa z wprowadzenia wiki funkcji, a w drugim etapie no, z wykorzystania ich do zbudowania czegoś jeszcze. I abstrakt Wikipedia to jest taka idea, żeby tworzyć artykuły encyklopedyczne, takie mniej więcej, jakbyśmy mogli oczekiwać, że będą na Wikipedii, z pewnych abstrakcyjnych związków między pewnymi obiektami. To jest coś jak Wikidane, tylko rozszerzone o możliwość definiowania bardziej złożonych powiązań, o możliwość generowania właśnie na ich podstawie tekstu w języku ludzkim. Czyli zamiast przedstawić coś w formie tabelarycznej, takiej infoboxowej, przedstawiamy to jako artykuł. I tutaj właśnie te całe przekształcenia między tą taką abstrakcyjną formą na formę taką czytelną dla ludzi miałyby się odbywać właśnie za pośrednictwem wiki funkcji. I z tego też powodu na wiki funkcjach istnieje już kilka, czy może nawet więcej niż kilka, kilkadziesiąt takich funkcji, które operują właśnie na słowach, które na przykład dla pewnych języków przekształcają je, przygotowują odmianę albo inne tego typu właśnie transformacje. Super, to może pokażesz jakby wiki funkcje i przyjrzymy im się tak od tej strony też od wyglądu po praktykę. Myśmy sobie przed naszym tutaj oficjalnym spotkaniem odbyliśmy spotkanie przygotowujące i Marcin ma przygotowanych kilka przykładów, więc jak możesz to udostępnij ekran i Jasne. Jeśli chodzi o wiki funkcje, to jesteśmy aktualnie na stronie głównej tego projektu. Na tej stronie mamy linki do kilku przydatnych metastron,
jak to można by nazwać tym żargonem, który obowiązuje na Wikipedii. I mamy też kilka takich funkcji, które możemy wypróbować, żeby się w ogóle z tym projektem zapoznać. Żeby pokazać coś, co jest bardzo proste koncepcyjnie, to pokażę funkcję, która się nazywa połącz teksty. Ona robi to, co dokładnie mówi jej opis, a mianowicie bierze dwa napisy i łączy je w jeden. Pokażę to, bo to jest właśnie najprostsze, co może być, a później przejdziemy do czegoś, co będzie, powiedzmy, bardziej użyteczne, co będzie wyglądało na mniej trywialnie. Tak wygląda ten interfejs strony funkcji. A mianowicie mamy jakieś informacje o tej funkcji, czyli jej opis. Sam projekt jest wielojęzyczny, podobnie jak Wikidane, czyli warto zauważyć, że funkcja ma swój jakiś identyfikator. Na Wikidanych byłoby to Q i jakaś liczba, tutaj jest to Z. I opisy dla niej mogą być podane w wielu językach. Tutaj są w 22. I tą funkcję możemy sobie wypróbować. Połącz tekst, no oczekuję, że będziemy mieli dwa teksty, które złączymy. Aby stało się zadość takiej tradycji programistycznej, no to wpiszę tutaj witaj świecie, żeby dostać tekst, który będzie połączeniem tych dwóch. Witaj, a następnie świecie. I wywołamy tą funkcję. Teraz to nasze żądanie idzie do serwera. Na serwerze jest wykonywane i dostajemy z powrotem wynik, czyli witaj świecie. Tak jakby No można było się dobrze. I spodziewać. teraz się zapytam, po co komuś taka funkcja? Ta funkcja, ona jest bardzo prosta. Można byłoby powiedzieć, że szybciej jesteśmy w stanie ją zrobić sobie w umyśle, niż wpisywać tutaj te dwa komponenty, czekać aż to się prześle do serwera, wróci wynik. Także to może się wydawać niepotrzebne. No właśnie. I faktycznie rzadko kiedy, czy nie spodziewam się, żeby ktoś wykonywał tą funkcję wprost. Być może ta funkcja będzie częścią jakiegoś innego, bardziej złożonego przetwarzania, gdzie będziemy musieli kilka rzeczy połączyć, ale aby pokazać namiastkę czegoś, co faktycznie może być użyteczne, to wrócę sobie do strony głównej wiki funkcji i mamy tutaj katalog dostępnych funkcji. Ta strona, która się załaduje zaraz, ona jest bardzo długa i tu mamy dużo różnych rzeczy. Nie będę teraz szukał tego, co chciałem pokazać tutaj bezpośrednio z tej listy, tylko sobie przejdę do odpowiedniej strony. Mamy taką funkcję jak na przykład zakoduj w kodzie Morse. Ona jest, akurat ma etykietę po angielsku, bo jeszcze nikt nie przetłumaczył jej na polski. I to jest coś, co wydaje mi się jest bardziej użyteczne, bo są osoby, które na przykład, nie wiem, były harcerzami, znają kod Morse i sobie w umyśle zakodują, nie potrzebują żadnej tablicy. Ale ja osobiście tego kodu nie znam, także gdybym chciał coś właśnie zakodować Morsem, musiałbym wyszukać w internecie tabelkę, no i później literka po literce z tej tabelki odczytywać znam. Jeżeli to będzie krótkie słowo, no to nie ma problemu, to sobie jakoś poradzę. Ale gdybym miał tutaj na przykład jakieś zdanie do zakodowania, no to może być pewien problem. I tutaj taki przykład właśnie. Mamy sobie funkcję, która zakoduje w kodzie Morse. I mogę sobie wpisać pewien tekst, na przykład wiki funkcję i wywołać tą funkcję, czyli poprosić, żeby nam właśnie zakodowała. I tu dostaliśmy wynik. Wynik, no, zgodnie z tym, czego się spodziewamy, składa się z kropek i kresek, czyli możemy założyć, że to jest faktycznie kod Morsa i jak nam pokazują pewne tutaj przypadki testowe, które faktycznie oczekują, czy sprawdzają, czy ta funkcja zachowuje się zgodnie z oczekiwaniami, no, to jest poprawny koder w kodzie Morsa. Możemy właśnie wykorzystać ten ciąg kropek i kresek, żeby na przykład nadać przez telegraf albo w inny sposób przesłać ten komunikat. Tak jest. I to pokazuje nam to zastosowanie na poziomie trochę przetłumaczenia, prawda? Ale też, jak rozumiem, ta funkcja polega na tym, że literka E, tak, jest Tak? zakodowana jako kropeczka. Czyli to jest Tak. takie z punktu To widzimy widzenia, tutaj. tak, to jest E. J, no to jest kropeczka i trzy kreseczki. I jakby rozumiem, że ten serwer, ktoś musiał mu napisać, tak? Dobrze to rozumiem. Ktoś musiał Tak. temu serwerowi napisać. Słuchaj, serwerze, tutaj piszę do ciebie, używając wszystkich informatycznych swoich umiejętności, że
Kropeczka to jest w alfabecie Morsa. E, J to jest tam kropeczka i trzy kreseczki, i tak dalej, i tak dalej. I to już później, będąc na tym serwerze wiki funkcji, jeśli dobrze rozumiem, już zawsze, zawsze tam jest i zawsze tą informację poda. A teraz, czy byłaby możliwość tego zrobić odwrotnie? Czyli, że mamy podaną wiadomość w alfabecie Morsa i ją odkodowujemy w drugą stronę. Tak. Czy to jest już Więc osobna funkcja? tak, to będzie osobna funkcja, bo to jest osobne przekształcenie. Co prawda w pewien sposób powiązane, ponieważ jedno działa w jedną stronę, a drugie działa w drugą stronę. Natomiast to będzie już oddzielna funkcja i jak sobie przejdziemy do tego katalogu, mamy sobie właśnie tutaj tą funkcję, która koduje kodem Morsa i zaraz po niej jest podany właśnie odwrotne przekształcenie, czyli dekodowanie. Możemy sobie to zobaczyć. I teraz sprawdzimy, czyli przejdę sobie do tej funkcji, skopiuję wynik i zobaczymy, czy dostaniemy poprawną odpowiedź. Wywołaj. No i dostaliśmy tekst wiki funkcji. Czyli możemy zaufać, że to przekształcenie, które tutaj jest zakodowane, faktycznie działa w dwie strony według tego samego algorytmu. Ok, czyli tak naprawdę w jedną stronę to jest jedna funkcja, w drugą stronę to jest druga funkcja. Czy możemy jeszcze pokazać inne przykłady, które mogłyby pomóc nam troszeczkę lepiej zrozumieć, do czego to może służyć? Oczywiście, mogę pokazać tutaj ten katalog funkcji, który składa się z przeróżnych rzeczy. Zaczynamy od bardzo prostych funkcji logicznych, które operują na wartościach prawda-fałsz. Być może one nie przemawiają dobrze, dlatego pominę je. Jeżeli ktoś jest ciekaw, to może tutaj wrócić. Ale mamy bardzo ciekawe zagadnienia związane z językami, ponieważ No ta właśnie, bo funkcja. opowiadałeś mi o tym, że te wiki funkcje są bardzo przydatne w przypadku mniejszych Wikipedii niż Polska. Czyli w przypadku takich Wikipedii, które na przykład ze względu na to, że językiem posługuje się mniejsza społeczność, one też są mniejsze, bo mniej osób edytuje. I tym samym osoby korzystające z tych takich mniejszych Wikipedii mają troszkę mniejszy dostęp do takiej, jakby nazwijmy to, ogólnoświatowej wiedzy, tak? Tak, Dobrze rozumiem? dokładnie ta obserwacja jest właśnie przyczynkiem do powstania abstraktu Wikipedii, czyli projektu, którego być może my jako Polacy nie potrzebujemy, bo nasza Wikipedia i nasz język jest powszechny, jest powszechnie dostępny w wielu narzędziach do tłumaczenia, na przykład w tłumaczu Google czy innych podobnych tego typu narzędziach. Natomiast w innych przypadkach, na przykład gdyby to był jakiś mniejszy język afrykański, być może mało popularny, taki, w którego no, nie opłaca się inwestować dużym firmom, to wtedy te wiki funkcje będą mogły przetwarzać te pewne relacje, które będą jakby tym abstrakcyjnym artykułem, na tekst w języku ludzkim. Oczywiście do tego też potrzeba ludzi, żeby te funkcje stworzyli, te przekształcenia stworzyli. Ale dobrym zaczątkiem jest to, co dzieje się już teraz. To nie są może jakieś bardzo wyrafinowane jeszcze funkcje, bo często one się opierają o wykonywanie odmian, na przykład przypadki rzeczownika, czy jakieś odmiany czasownika przez osobę i tak dalej. Ale możemy zauważyć, że już tych funkcji w różnych językach, czy operujących właśnie na słowach w różnych językach, przybywa. I tutaj mamy wiele różnych języków, na przykład bretoński, który nie jest, myślę, większym językiem europejskim, ale mimo wszystko komuś się chciało stworzyć pewne przekształcenia, najprostsze i złożone, żeby te słowa zmieniać, żeby dobierać odpowiednie formy, z czego być może potem powstaną funkcje, które będą pomagać przy tworzeniu zdań. A jak będziemy mieli zdania, to będziemy mogli w pewien sposób też tworzyć bardziej rozbudowane wypowiedzi, być może jakieś artykuły, być może jakieś akapity. I no, Czy nie ja czuję dobrze się rozumiem, że tak. ten w przypadku języka brytyjskiego to pomaga na przykład odmieniać, tak? Czyli że mamy słowo i za pomocą wiki funkcji,
To słowo z języka bretońskiego, albo z innego języka, z którego jakby rozumiem. Dobrze, to ja sobie usiłuję to wytłumaczyć. Teraz tak. Mamy Wikipedię bretońską, w której jest 100 tysięcy haseł, powiedzmy nie za dużo, ale jednak. I taki Bretończyk mówiący po bretońsku siada sobie do tej swojej encyklopedii, do tej swojej Wikipedii bretońskiej i mówi tak. No, chciałbym znaleźć coś o Mikołaju Koperniku. Albo na jakikolwiek inny temat. No i ta jego encyklopedia bretońska nie zawiera za dużo informacji o Mikołaju Koperniku, albo nie wiem, o kimkolwiek innym, tak? Nie wiem, z innego zupełnie języka czy kraju. Tak I jest. wtedy wiki funkcje z pomocą tego abstrakt Wikipedia podrzucają mu taką jakby przetłumaczoną informację w takim prostym Tak. języku, czy w jakiejś tabelce. Mógłbyś to pokazać, jak to działa? Tak, przy czym to nie będzie w ten sposób, że to będzie przetłumaczone maszynowo, na przykład angielski artykuł na, nie wiem, na ten bretoński, który tutaj pojawia się w przykładach, tylko wyjdziemy z pewnej formy abstrakcyjnej. Jak to będzie wyglądać dokładnie, to tego jeszcze nie wiemy, ponieważ abstrakt Wikipedia jest tym drugim etapem projektu, który dopiero zacznie się dziać. Więc te funkcje, które tutaj są, to jest pewne przygotowanie, podbudowa pod to, co będzie w przyszłości. Ale możemy sobie wyobrazić, że jak mamy przykładowe zdanie, które no, po polsku jesteśmy w stanie zinterpretować i określić, czyli na przykład produkcja aroni w Polsce to około 30 tysięcy ton, co stanowi 3/4 światowych zbiorów tego owocu. Ta prezentacja to jest prezentacja, którą pokazywałem w zeszłym roku na konferencji Wikimedia, właśnie dotykającej abstrakt Wikipedii. To jest oczywiście pewne zdanie po polsku, ale jakbyśmy sobie je rozbudowali na to, co się tutaj dzieje, o czym jest to zdanie, to możemy dojść do przekonania, czy możemy dojść do tego, że tu jest kilka różnych relacji między słowami, które będziemy w stanie zamodelować w jakiś sposób abstrakcyjny. Oczywiście to, żeby wymyślić te relacje, to będzie domena naukowców, którzy są zaangażowani też w ten projekt. I było już kilka prac naukowych opublikowanych, które na przykład podsumowały różne narzędzia, różne sposoby przedstawiania wiedzy, czy przedstawiania takich no, mniej lub bardziej abstrakcyjnych relacji w jakiś taki sposób czytelny dla komputera. Nie zostało jeszcze konkretnie określone, jaka z tych reprezentacji, a być może jakaś mieszanka będzie używana w abstrakt Wikipedii, ale namiastką tego, taką myślę w miarę zrozumiałą dla nas, jest pokazanie pewnych zależności. Czyli jak mówimy o produkcji aroni, to jest no, pewna zbitka dwóch koncepcji, które już teraz możemy na przykład w wiki danych sobie przedstawić, sobie opisać. Możemy do tego dodać jakąś lokalizację. W tym przypadku Polska, albo też cały świat. Możemy dodać jakiś pomiar, czyli wiemy, że produkcja aroni w Polsce, ale teraz jeszcze wiemy, że to jest 30 tysięcy ton. I jeszcze tutaj możemy mieć jakieś porównanie, czy też, że jedno jest częścią drugiego. W tym wypadku, że to są 3/4. I taki zbiór właśnie relacji, on będzie podstawą tego, co będzie w tej abstrakcji Wikipedii. Czyli nie będzie to tekst w języku naturalnym, który trzeba zinterpretować przez jakąś maszynę, przez jakiś automat, przekształcić na pewną reprezentację pośrednią i później z powrotem przekształcić na język naturalny. Tylko ten proces, który będzie się dział docelowo, to będzie tylko połówka. Czyli przejście z pewnej formy abstrakcyjnej, takiej jak to, na pewną formę językową, na przykład bretońską. Ale równie dobrze to będzie mogła być polska, angielska, niemiecka, francuska, czy jeszcze jakakolwiek inna. To będzie tak naprawdę zależało tylko od tego, jakie funkcje będą już dostępne. A te funkcje będą mogli tworzyć wszyscy. Będą mogli też je poprawiać. Czyli jeżeli będą jakieś błędy, to nie jest tak, że to narzędzie jest słabe, tylko po prostu będziemy mogli je poprawiać. I dlatego tak jak Wikipedia, która na początku była słabszej jakości, ona cały czas się poprawiała, rozwijała. Tak samo te wikifunkcje i docelowo też abstrakt Wikipedia będą się rozwijać i polepszać swoją jakość. Okej, tutaj jeszcze zanim może przejdziemy do takiego przykładu już na wikifunkcjach, jak wygląda to przełożenie
Tak, kiedy nie ma danego artykułu w danej Wikipedii, to tutaj zwrócę uwagę, że tutaj mamy, że jest to, że pojawiają się te oznaczenia Q, które są z wiki danych, tak? Czyli jest Tak. ziemia Q2, produkcja Q i tak dalej, cyferki. I na tym jest oparta ta funkcja, to przekształcenie, tak? Na tych, również na Tak. tych jakby danych z wiki danych. Okej. Okay. Dobrze, Tak. to jeszcze w międzyczasie zadam pytanie. Po pierwsze, Natalia pyta, czy wiadomo, ile osób korzysta obecnie z Wikifunctions? A, powiem tak, nie sprawdzałem tego, ale możemy sprawdzić stronę statystyki w tym projekcie. Czyli możemy sobie wejść, tak jak w każdym innym projekcie Wikimedia, specjalna statystyka. To nam pokaże, ile jest użytkowników ogólnie, ile jest aktywnych. Aktywnych użytkowników jest 109, czyli takich, którzy wykonali przynajmniej jedną edycję w ciągu 30 dni. Natomiast ile osób korzysta z tych funkcji? Powiem tak, tego nie sprawdzałem i wydaje mi się, że to narzędzie, które pozwala sprawdzić oglądalność innych, na przykład artykułów w Wikipediach i tak dalej, jeszcze nie jest dostosowane, ponieważ nie zlicza wywołań tych funkcji. Ponieważ samo pokazanie strony no, nie oznacza, że ktoś, nie wiem, wypełnił dane wejściowe, określił wyjście, czy no, nie mamy jakby informacji na ten temat. Natomiast trzeba mieć na uwadze też to, że Wikifunkcje są projektem młodym, który cały czas się rozwija i tak naprawdę funkcjonalność aktualnie jest nadal ograniczona w stosunku do tego, co ma być docelowo. Zresztą o tym informuje też ta ramka, która jest cały czas widoczna na samej górze strony, przypominająca, że to jest projekt rozwijany i cały czas niektóre funkcje, niektóre aspekty tego oprogramowania są cały czas dopieszczane, czy też wprowadzane nowe według tego, co jest zaplanowane. I samo powiązanie z Wikidanymi, które tutaj było na tej prezentacji, ono też jest w planach dopiero do wykonania w tym roku. Czyli w tej Rozumiem. chwili, tak, w tej chwili Wikifunkcje są dość takim odizolowanym projektem. Nie mogą czerpać na przykład informacji z tego, co jest w Wikidanych. Natomiast w przyszłości, to takiej raczej niedalekiej, jak najbardziej będą mogły. Czy to z tych elementów Wikidanych, czy też z leksemów. A jak będziemy mieli dostęp do leksemu, to od razu te funkcje, które nam robią przekształcenia na słowach, też będą dużo bardziej przydatne, bo będziemy mogli sobie odczytać jakieś cechy tego słowa, czy być może relacje między tym słowem a innymi w tym samym języku bądź w innych i w jaki sposób wykorzystać to do przygotowywania wyników funkcji. No dobrze, a jak jesteśmy na tych stronach statystyki, co jest stroną w wikifunkcjach? Tu mamy strony 4000 i strony 23000. Co jest stroną? Tutaj akurat jest to dość nieszczęśliwe, ponieważ na wiki takich jak Wikipedia mamy podział na artykuły i wszystkie Tak. inne strony, typu jakieś strony dyskusyjne i tak dalej. Natomiast ogólnie możemy przyjąć, że stroną jest pewien obiekt. Tak jak tutaj na przykład ta funkcja połącz teksty, którą pokazywałem, to jest tak naprawdę strona o tytule Z10000. Okej. Ale to nie jest tak, że funkcja taka kompletna składa się tylko i wyłącznie z jednej strony, bo funkcja ma swoje implementacje, czyli zawiera to kod, który mówi właśnie, w jaki sposób, na przykład w tym wypadku, złożyć te dwa teksty w jeden, ale też mamy przypadki testowe, które upewniają się, że ta funkcja działa tak, jak my sobie tego życzymy. I tak naprawdę Okej. każda z tych implementacji i każdy z tych przypadków testowych to jest też osobna strona. Czyli w związku z tą stroną połącz teksty, oprócz tej jednej dotyczącej stricte funkcji, gdzie możemy ją wywołać, mamy jeszcze tak naprawdę 10 stron dodatkowych, które mówią Rozumiem. nam, w jaki sposób możemy to zrobić albo czego oczekujemy. Dobrze, i teraz tak, Damian się pyta, czy wiki funkcje są zabezpieczone przed dezinformacją? A jeżeli chodzi o dezinformację, to tutaj trzeba byłoby rozdzielić dwa aspekty tej dezinformacji. Pierwszym z nich mogło być w ogóle wprowadzenie funkcji, którą ktoś sobie nazwie, nie wiem, połącz teksty, a stworzy ją tak, żeby robiła coś zupełnie innego. I przed czymś takim za bardzo nie jesteśmy w stanie się obronić, ponieważ na przykład zakoduje ją tak, żeby, nie wiem, ucinała wszystkie znaki oprócz pierwszego,
i stworzy takie przypadki testowe, które właśnie coś takiego będą sprawdzać. Wtedy wszystko będzie się świecić tutaj na zielono, że testy są spełnione. No i taką funkcję będzie mógł ktoś sobie wykorzystać, no i będzie zwracała zupełnie inny wynik. Oczywiście ten przypadek, o którym mówię, to jest trywialny, ale im większa będzie możliwość tutaj tworzenia różnych rzeczy, im się bardziej projekt rozbuduje, tym teoretycznie będą jakby szanse stworzenia bardziej szkodliwych rzeczy. Natomiast jest jeszcze druga opcja, Czyli takich czyli rzeczy, taka. które mimo że działają na poziomie informatycznym, będą dawały osobie pytającej nieprawidłową odpowiedź. Tak? Tak. Ty Natomiast. też, Damin, o to się pytałeś, daj znać. Tak. Natomiast jeszcze tak, żeby dopełnić, przychodzi mi do głowy też druga koncepcja wprowadzenia tej, nazwijmy to, dezinformacji. Czyli tak jak mamy tutaj kilka tych implementacji, które no, wszystkie się sprowadzają do tego samego, czyli połączenia dwóch napisów, to ktoś może wprowadzić jeszcze jedną, na przykład, implementację, która będzie robiła coś innego. Czyli nie tak, że stworzy zupełnie nową funkcję, która będzie zawierała tylko te złe, szkodliwe rzeczy i testy właśnie tego szkodliwego zachowania, ale na przykład tylko stworzy nową implementację. I teraz ktoś inny, kto tutaj przejdzie, będzie mógł zobaczyć w tych testach, że ta jedna implementacja no, nie spełnia tych testów, że ona jest niepoprawna. Takiej implementacji system nie weźmie do uwzględniania w ogóle wyniku, czyli ona sobie będzie, ale tak naprawdę, mimo że ktoś tutaj zrobił coś, co realizuje inne przekształcenie, system tego w ogóle nie uwzględni, ponieważ w pewien automatyczny sposób może sprawdzić, że ta implementacja działa zupełnie inaczej niż pozostałe i widzi, że działa źle. Natomiast dodatkowo jest jeszcze coś takiego jak tutaj status. Wszystkie implementacje tutaj mają status zatwierdzony. Natomiast zatwierdzać je mogą tylko osoby, które mają konkretne uprawnienia. To jest coś analogicznego do redaktora na Wikipedii. Tutaj to się nazywa funkcjonier, przez analogię, czy to jest tłumaczenie angielskiego functioneer. I właśnie taka osoba może zatwierdzać tę implementację. A jeżeli będzie niezatwierdzona, to w sytuacji, gdy ten cały system, gdzie na serwerze będzie podejmować decyzję, której implementacji użyć, może właśnie wykorzystać te zatwierdzone, natomiast nie weźmie tych niezatwierdzonych, bo je będzie traktował tak bardziej podejrzliwie. Jasne. Benjamin się pyta, czy kody źródłowe poszczególnych funkcji są dostępne dla szerszej społeczności, czy ukryte dla poszczególnych grup użytkowników? Poza szczególnymi przypadkami tak zwanych funkcji wbudowanych, których jest dość ograniczona ilość, wbudowane to są te, które mają identyfikator mniejszy niż 10 tysięcy. Pozostałe funkcje mają jak najbardziej kod źródłowy dostępny. Czyli tak jak mamy tutaj stronę tej funkcji, możemy sobie otworzyć dowolną implementację z tych, na przykład otworzę tą w JavaScriptie, kliknę sobie i jak mi się wczyta, to tutaj mamy od razu informację o tym, co to jest za funkcja, jakie ma argumenty i jedną z tych rzeczy, które się pokazują, jest właśnie kod źródłowy. Ten kod może się na pierwszy rzut oka wydawać dość nieczytelny, ponieważ używa identyfikatorów, czyli zamiast nazwy połącz teksty używa nazwy z10000 i podobnie nazwy tych argumentów wejściowych zamiast tej nazwy, którą tu mamy, czyli na przykład pierwszy napis, drugi napis, używają wewnętrznych identyfikatorów. To jest podobnie jak no, wewnątrz wiki danych siedzą też same Q, coś tam. Tutaj mamy TZ. Docelowo to może być zmienione, żeby pokazywać właśnie etykietę w jakiś sposób, czy to zamiast, czy to obok tego tekstu, no, który nie jest zbyt przyjemny do czytania, nie oszukujmy się. Natomiast w aktualnym stanie zawsze to są właśnie takie identyfikatory. I ta funkcja jest dość prosta, ale możemy wrócić do tej, która na przykład koduje nam w kodzie Morsa, żeby zobaczyć takie mniej trywialne przekształcenie, jak ono wygląda. Czyli znowu, mamy funkcję, tu jest właśnie kodowanie, i ona też ma dwie implementacje, w Pythonie i w JavaScriptie. To są dwa języki, które są aktualnie wspierane w Wikifunkcjach, natomiast docelowo będzie ich więcej. Trzecim, który no, stosunkowo niedługo się pojawi, to będzie Lua, używana już na Wiki przy pisaniu modułów. Tutaj jeszcze nie jest dostępna, ale będzie. No i teraz dla odmiany powiedzmy sobie Pythona zobaczymy. W Pythonie mamy znowu początek funkcji, czyli ten identyfikator.
I najpierw jest podany taki, ktoś sobie rozpisał właśnie mapowanie między literkami a symbolami w kodzie Morsa. Jak przelecimy przez wszystko, przez tablicę wszystkich symboli, no to mamy faktyczny kod, czyli podzielenie tego tekstu na literki i mapowanie według tego, co mamy opisane, czy co mamy zdefiniowane wcześniej w tej tutaj tabeli. Okej, jeszcze się zapytam, mamy pytanie od Jarka. Czy dobrze rozumiem, że na przykład przydawkę słowa aronia w nawiasie w języku polskim, przykład ze slajdu, funkcje będą brały z leksykograficznej części wiki danych, czyli przestrzeni L? To jest najlepsza możliwa opcja, ponieważ leksemy są w jakiś sposób wprowadzane, czy to przez ludzi, czy to przez automat z dostępnych baz. A z tego powodu dają nam gwarancję, bądź przynajmniej duże prawdopodobieństwo tego, że to jest poprawne. Natomiast w przypadku, gdyby nie była dostępna taka informacja, czyli nie bylibyśmy w stanie stwierdzić, jak się odmienia aronia, mogą istnieć też funkcje, które to robią, czyli taki powiedzmy zapasowa metoda. I w ten sposób właśnie są implementowane już funkcje dla różnych języków. Tutaj mamy ten język bretoński, którego się tak nieszczęśliwie czepiliśmy. No może szczęśliwie, bo on ma dość rozbudowane te funkcje. Tutaj akurat jest odmiana czasowników, które też się przydadzą prędzej czy później przy pisaniu jakichś dłuższych wyrażeń. I możemy tutaj zobaczyć, że na przykład mamy odmianę w trybie oznajmującym, w czasie teraźniejszym dla osoby pierwszej liczby pojedynczej, no i jest sobie jakaś funkcja, która robi to przekształcenie. Możemy nawet zobaczyć, jak to się dzieje. Być może to jest pewne proste przekształcenie, być może to jest prosty język pod tym kątem. To jest taka właśnie funkcja, może nietypowo napisana w kodzie, ponieważ mamy możliwość właśnie pisania w Pythonie albo w JavaScriptie, ale jest też trzecia opcja, o której jeszcze nie wspomniałem, czyli wykorzystywanie innych funkcji. Podobnie jak na przykład szablony na różnych wiki, w tym na Wikipedii, korzystają zwykle z innych szablonów, które korzystają z innych szablonów i tak dalej, to tutaj funkcje też mogą korzystać z innych funkcji. I to nam pokazuje na przykład, że to przekształcenie w języku bretońskim konkretne składa się z funkcji połącz teksty. Być może zostawię tutaj w ten sposób, żeby było bardziej skondensowane. Z tej funkcji połącz teksty, która może się wydawać niepotrzebna na pierwszy rzut oka, zbyt trywialna. I następnie z tego argumentu tej formy podstawowej, który równie dobrze byśmy mogli tutaj przetłumaczyć na polski, ale na razie jest tylko po francusku nazwa tego argumentu, oraz końcówki an. I okazuje się, że w języku bretońskim to wystarcza, tak jak mamy na przykładzie w przypadku testowym, że to labour, nie wiem jak to się czyta, jest przekształcane w laboram. Okay. Tak. Dobrze, ja jeszcze bym chciała może, żebyś pokazał to, co pokazywałeś na tej norweskiej Wikipedii, bo to mi tak pokazało, w jaki sposób to będzie jakby wizualizowane. Uszy Tak. na Podlas. To jest przykład. Ostro. Tak, to jest przykład właśnie z norweskiej Wikipedii, który już pokazywałem Joli wcześniej. Aktualnie na pewnej części Wikipedii, szczególnie tych mniejszych, bo tego nie uświadczymy na polskiej, angielskiej, niemieckiej i tak dalej, jest taka strona specjalna, która się nazywa About Topic, no, co sugeruje, że wyświetla nam coś o jakimś temacie. I ta strona umie nam wyciągnąć wtedy, kiedy nie ma danego artykułu, jakieś informacje o temacie z wiki danych. Czyli jest pewną namiastką naszego szablonu link interwiki, który kieruje gdzieś do innych wiki. I to jest, no, Kłuszyna Podlas, to jest taka wiocha, inaczej też nazywana koniec świata. Być może 12 lat temu o niej słyszeliście w mediach. Natomiast no, na norweskiej Wikipedii, kto by się tym przejmował, jakąś wiochą w Polsce? Dlatego tego artykułu no, nie ma. I jak właśnie wszedłem na tą stronę, ona przyjmuje identyfikator wiki danych tego tematu. Mamy nawet informację, że to jest automatyczny podgląd pokazany o dane pochodzące z wiki danych. W tej chwili to nie korzysta w ogóle z wiki funkcji czy z tego projektu, natomiast docelowo właśnie może korzystać. Czy docelowo właśnie z tego i z wiki funkcji może nam powstać to, do czego dąży abstrakt Wikipedia. Czyli
mamy no, w dość prosty sposób pokazane to, co już jest w tych wiki funkcjach zdefiniowane, a mianowicie czym jest Głuszyna Podlas, że to jest wieś, w jakim kraju się znajduje, że w Polsce. No i mamy jeszcze kilka tutaj właściwości pokazane. No i jakieś inne parametry w wiki danych. Także to jest bardzo taka namiastka. Oczywiście to jest pomyślane, żeby było bardziej przystępne niż coś takiego dla przeciętnego czytelnika. Ale mimo wszystko to nie ma formy artykułu, tylko pewnej sztucznej tabelki. Czyli rozumiem, że jeśli wejdą te funkcje takie do języków naturalnych, które będą umiały przełożyć te dane czy te informacje w zdania w efekcie, to powstanie taki quasi-artykuł na podstawie wiki danych oraz przy użyciu funkcji z wiki funkcji. Tak, można to sobie właśnie w ten sposób wyobrażać, że ktoś sobie no, prędzej czy później wpadnie na to, no, w jaki sposób możemy na podstawie takich danych no, przygotować właśnie artykuł o wsi. Zależnie od tego, jakie dane są, no, bo wiadomo, w zależności od tego, czy ta miejscowość jest duża czy mała, czy jest znana czy nieznana, tych informacji może być więcej bądź mniej. Ale tak czy tak, przekształcimy sobie właśnie te informacje w taki, no, pewnie prosty artykuł, czyli pisany normalnie prozą. W tym wypadku tutaj akurat byłby to po norwesku, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby po polsku też takie rzeczy się generowały. No i będzie miał bardziej przystępną formę niż takie sztuczne pokazanie właśnie tabelkowe. Okej. Artur się pyta. Marcinie, czy można znaleźć już na PLWiki przykłady wykorzystania którejś z wiki funkcji, czy to w mainie, czy w którymś z szablonów? A Klara zadała dodatkowe pytanie. Jak to się włącza na polskiej Wikipedii i czy to jest w gadżetach, gdziekolwiek? Ja już wiem, bo przygotowywałam się do tego spotkania, ale Marcin Wam wszystko opowie. Dobrze, to może no, zacznę w tej kolejności, w jakiej były zadane te pytania. Czyli jeżeli chodzi o wykorzystanie wiki funkcji na przykład polskiej Wikipedii, to odpowiem, no tak, w tej chwili nie są wykorzystywane, a to dlatego, że jeszcze nie ma takiej możliwości. Natomiast ona będzie, to jest też jedna z tych rzeczy zaplanowanych jeszcze na ten rok, czyli jeżeli byśmy mieli na przykład webinar za jakiś czas, być może będę mógł już odpowiedzieć, że tak i wskazać konkretne miejsca. Natomiast to też będzie bardzo przydatna rzecz. I teraz dlaczego? W tej chwili na wielu wiki są takie szablony, które no, duplikują się funkcjonalnością. Te szablony są utrzymywane osobno, no i wiadomo, jak ktoś zrobi aktualizację na jednej wiki, to niekoniecznie ta aktualizacja, to usprawnienie przejdzie na inną wiki, co może być zachowaniem pożądanym bądź nie. Natomiast jeżeli będziemy chcieli właśnie korzystać z funkcji wspólnych, takich dla ogólnie, no to będziemy mogli je wyrzucić na wiki funkcje i stamtąd wykonywać, czy stamtąd no, zaciągać ich efekty na Wikipedii. W tej chwili nie jest to jeszcze niestety możliwe, aczkolwiek będzie i to jest jedna z tych rzeczy, które są w planach takich krótkoterminowych zespołu odpowiedzialnego właśnie za, no, za rozwijanie tego projektu. Zaś jeśli chodzi o drugie pytanie, czyli to, czy takie coś da się włączyć, taki widok na polskiej Wikipedii, odpowiem tak. To nie jest żaden gadżet, tylko to jest pewne dostrzeżenie do MediaWiki, które jest włączone na mniejszych Wikipediach, natomiast na większych nie ma. I czy stoi coś na przeszkodzie, żeby je włączyć? Nie, tak naprawdę wystarczyłoby uzyskanie konsensusu w kawiarence. No i pójście z prośbą do techników, oni coś takiego będą w stanie włączyć. I jeżeli chodzi o to, czy będzie działać po polsku, będzie działać po polsku. Zresztą tutaj, jak widać, część rzeczy wymusiłem, żeby mi po polsku pokazało, być może nie wszystkie, ale jednak byłoby to technicznie możliwe, żeby coś takiego się wyświetlało. Czy jesteś w stanie pokazać to rozszerzenie na innej Wikipedii? Tak, mogę spróbować sobie włączyć. Prawdopodobnie to będzie hajtańska HT. Zaraz zobaczymy, czy się czyta. Tylko musimy spieszyć. I zaraz zobaczymy. Zwiedzanie Tak. świata z jej funkcjami. Dokładnie.
To jest Wikipedia, jeżeli dobrze pamiętam, haitańska, HT. Jak możemy zobaczyć, etykiety są inne, ponieważ są wzięte z Wikidanych, z tego, co jest określone już na Wikidanych jako etykieta danej właściwości. I tak czy tak jest to właśnie pokazywane w taki sposób, no, jako namiastkę artykułu. Natomiast po polsku niestety nie jest to dostępne. Jakbym wpisał właśnie polską Wikipedię, to mnie przekieruje na stronę, która mówi, że takiej strony specjalnej nie ma. Czyli tą stroną jest to special about topic, tak? Tym jakby rozszerzeniem, tak? Tak. No dobrze, to rozumiem. I z tego, co się zorientowałam, część naszych widzów też. Więc to jest bardzo fajnie. Ale mam jeszcze takie pytanie. Jak można się angażować w wikifunkcję? Zacznijmy od takiej osoby jak ja. Po tym webinarze ze swoim humanistycznym wykształceniem myślę sobie, ale by było ekstra, gdybym mogła coś na tych wikifunkcjach zrobić. I co wtedy? Dobrze, to możemy właśnie przyjąć, że mamy dwa typy osób, czyli taką, która jest typowo z wykształceniem informatycznym, która jest zapalona do dłubania w kodzie i taka, która no, może niekoniecznie, może to nie jest jej świat. I powiedzmy, że mamy sobie ten katalog funkcji, który jest dostępny ze strony głównej. Można sobie wejść na stronę główną, kliknąć link katalog dostępnych funkcji i zobaczyć sobie jakąś listę. Możemy zrobić jako osoba, która niekoniecznie chce się angażować, nie wiem, w pisanie kodu, być może, nie wiem, ją to przeraża, a być może będzie się chciała nauczyć, ale to przejdziemy może bardziej do tej drugiej części. Powiedzmy, że możemy przejrzeć sobie tą listę i jeżeli wiemy, co ta funkcja robi, przetłumaczyć jej na przykład etykiety, określić, tak, bo tu jest dużo funkcji, które mają etykietę czy opis po angielsku. Część jest przetłumaczonych na polsku, na polski, często przeze mnie, ale nie tylko. Natomiast możemy sobie zobaczyć, o, mamy funkcję taką, jest anagram, która sprawdza, czy dany tekst jest anagramem, czyli czy jest czytany od lewej do prawej, czy od prawej do lewej, czy jest taki sam, czy nie. I jeśli byśmy właśnie nie chcieli się angażować, czy dłubać w kodzie źródłowym, możemy na przykład edytować te etykiety czy opisy tak, aby były po polsku. I właśnie to możemy za chwilkę zrobić. Czyli klikniemy Dobrze, to sobie. fajnie, jakbyś Tak. pokazał, jak to można zrobić, to Jak sobie osoby bez klikniemy, tak. jakby backgroundu informatycznego mogłyby też zrobić coś, co się przyda światu. Za Możemy wikifunkcję. sobie kliknąć zarówno tutaj edytuj kod źródłowy, które jest dość mylące, bo niestety zostało zaciągnięte z tłumaczeń MediaWiki. Albo możemy sobie kliknąć ołówek i tutaj możemy wprowadzić etykiety po polsku. Możemy oczywiście wybrać inny język też, ale że korzystam po polsku, no to mam domyślnie wpisane po polsku. I teraz no, mogę wpisać właśnie etykietę tej funkcji, czyli czy jest anagramem. Czy jest anagramem. Tu jest jeszcze dopisek w jakiś sposób prosty, ponieważ jakbyśmy się przyjrzeli dobrze temu katalogowi, to znajdziemy jeszcze jedną funkcję anagram, która nam trochę głębiej sprawdza niektóre rzeczy. Tu się nie będę wdawał w różnicę między konkretnymi dwoma funkcjami, po prostu dopiszę, że w nawiasie prostym i możemy dopisać pewien opis. Opis to takie krótkie podsumowanie na 100 znaków, żeby to było faktycznie proste i esencja, co ta funkcja robi. I teraz no, opiszemy, że sprawdza, czy te wyrazy. Czy są właśnie czytane od lewej do prawej, czy może czytane w drugą stronę, a może jeszcze pomieszane, bo też tak może być w przypadku anagramu, czy one są dokładnie jakby składają się z tego samego zbioru liter. Ponieważ anagram to jest, tak dla przypomnienia, czy też dwa słowa, dwa ciągi znaków są anagramem wtedy, kiedy składają się dokładnie z tych samych liter i występują te litery tyle samo razy, być może w innej kolejności. Czyli możemy tutaj wpisać. Sprawdza, czy wyrazy składają się z
Być może da się to jakoś uszczegółowić bądź napisać inaczej, natomiast powiedzmy, że nam coś takiego wystarczy. Dodatkowo mamy możliwość wprowadzenia aliasów, czyli innych nazw. A to jest coś podobnego jak w przypadku Wikidanek, gdzie też możemy podać inne nazwy. Jeżeli chodzi o sprawdzenie, czy jest anagram, być może takich nazw nie jesteśmy w stanie wymyślić, a być może tak, a być może ktoś wymyśli i dopisze. Natomiast typowy przypadek to może być na przykład sytuacja taka, kiedy na przykład funkcja cosinus jest znana jako pisana przez C, bądź jako pisana przez K. I tu już możemy wpisać dwie różne nazwy. Być może jest też jakieś przekształcenie, które jest znane pod dwoma różnymi nazwami. Być może właśnie na przykład połącz teksty, możemy też użyć alternatywnej nazwy konkatenacja tekstów, jaka też się czasem pojawia, choć myślę jest mniej popularna, szczególnie w takich kręgach niekoniecznie typowo jakichś ścisłych, informatycznych i w ogóle. I mamy dwie etykiety wejść, czyli tych argumentów, tych rzeczy, które podajemy do funkcji. W przypadku tych anagramów to nie wymyślimy nic innego niż pierwszy napis, drugi napis. Pierwszy napis, drugi napis. Natomiast no, bo to też jest funkcja symetryczna, gdy oba argumenty są tak naprawdę tym samym, ale teoretycznie w przypadku innych funkcji, na przykład jest taka funkcja jak jeżeli, która przyjmuje trzy rzeczy. Wartość logiczną, czyli pewien warunek, i tak to się nazywa, oraz dwie wartości, które jedna, która ma być przyjęta wtedy, kiedy ten warunek jest prawdziwy, a druga, kiedy jest fałszywy. Podobna funkcja też istnieje w Excelu, jeżeli ktoś się tym miał przyjemność bawić. I wtedy te etykiety, one są faktycznie istotne, bo to jest różnica, czy podamy w takiej kolejności, czy w innej, i wtedy zostaną inaczej zinterpretowane te dane wejściowe. Okej, no dobrze, to takie prościutkie tłumaczenie jak dla mnie. A teraz opublikuj i kto Zapiszemy. akceptuje tą publikację? I jeżeli chodzi o zmiany takie jak na przykład zmiana etykiet, to tego nie trzeba w żaden sposób zaakceptować, bo jakby założenie jest takie, że zmiana etykiet no, może czasem wprowadzić w błąd, jeżeli ktoś źle je zmieni, natomiast jakby nie zaburza funkcjonowania całego systemu, bo te Jasne, wszystkie czy nie funkcje, zaburza które były, funkcji? tak, bo te funkcje, które były, one są tak naprawdę identyfikowane według swojego identyfikatora, a że ten identyfikator no, nie jest do zmiany, podobnie jak w przypadku Wikidanych, gdzie notabene też zmiana etykiety nie zaburza nam żadnej relacji, to takie coś nie jest jakby szczególnie podatny właśnie na, nie wiem, na wandalizm, czy nie musi być sprawdzane. Okej, czyli to jest jasne, a na przykład czego może nauczyć się na Wikidanych student informatyki, który nie miał do czynienia wcześniej z Wikimediami, usłyszał, że jest taki projekt, tutaj można sporo zrobić. Tak, Gdybyśmy w chcieli przypadku. zachęcić takiego studenta informatyki do włączenia się w projekt, to co by to było? W przypadku właśnie osoby, która na przykład jest studentem informatyki, czy ogólnie w mniejszym bądź większym stopniu jest skłonna angażować się w ten kod źródłowy, to przede wszystkim to będą działania związane z pisaniem kodu źródłowego, czy to pisaniem nowych funkcji, bo jest też cała lista takich propozycji. Możemy sobie na przykład wejść na stronę główną z powrotem i jest taki link zasugeruj funkcję. Część z tych sugestii została już wykonana, część z nich jeszcze nie do końca. Na przykład jakieś specyficzne kodowanie, czy rzeczy, które na przykład wymagają jeszcze jakichś późniejszych typów, a być może rzeczy, które są związane typowo z językami. Ale oczywiście, Tak, jeżeli widzę, że ktoś tam ma nawet swój się własny. przewinął, widzę, że tam się nawet przewinął American Sign Language. I to Tak, może też być się ciekawe bardzo przewinął. do użycia. Tak, natomiast oczywiście to nie jest też tak, że ktoś, kto chce utworzyć nową funkcję, musi korzystać konkretnie z tej listy. Może mieć też swój własny pomysł i tą swoją funkcję utworzyć. A oczywiście może też sprawdzać te funkcje, które są. Być może wymyśli, że jest jakiś szczególny przypadek, dla których te funkcje, ta jakaś funkcja, która istnieje, nie działa i być może trzeba ją poprawić.
Oczywiście jest też kwestia tego, że można przeglądać zmiany wykonane przez innych i na przykład akceptować te nowe implementacje czy nowe przypadki testowe, jeżeli one są sensowne i zgodne z tym, co dana funkcja ma robić. Także tych różnych aspektów jest kilka. Ja mogę tutaj pokazać, jak wygląda tworzenie funkcji od podstaw, O, super. bo tak, to jest też coś takiego, co może być no, nieoczywiste, ale może być też no, ciekawe. Jeżeli ktoś będzie miał ochotę. Istnieje taka funkcja w tej chwili, jak sprawdzić, czy dwie listy mają tą samą długość. Natomiast nie istnieje taka funkcja, która mówi sprawdź, czy listy mają różną długość. Oczywiście to będzie trywialne, bo teoretycznie możemy wywołać jedną i tylko odwrócić wynik, ale faktycznie mamy na przykład funkcję, która sprawdzi, czy napisy są takie same, bądź sprawdzi, czy napisy są różne. Dlatego możemy też utworzyć nową funkcję, która pokaże, czy dwie listy mają różną długość. I teraz tworzenie obiektów, podobnie jak w przypadku wiki danych, no, odbywa się za pomocą nie wpisania po prostu w wyszukiwarkę nazwy, tylko za pomocą no, pewnej strony specjalnej, która ma kilka pól, które możemy wypełnić i wtedy ta funkcja zostanie utworzona. Jeżeli chodzi o to, o funkcję, no to jest funkcja, strona nie została niestety podlinkowana na nie została niestety podlinkowana na stronie głównej, co myślę jest rzeczą wartą zgłoszenia gdzieś w kawiarence, ale mamy sobie stronę create object. I pierwsze, co wybieramy, to jest typ. No, tym typem to będzie po prostu funkcja. Możemy sobie wpisać po polsku, bo to jest wszystko wielojęzyczne. I Czyli, dostajemy taki. że kreujesz nową funkcję, tak? Tak. Tworzysz nową funkcję. Tak. Możemy sobie wpisać nazwę. No tutaj wpiszę nazwę, czy listy mają różną długość. Tak po prostu. Czyli w zasadzie opisuję to, co się dzieje. Czy listy mają różną długość? Możemy wprowadzić jakiś opis. No powiedzmy, zwraca prawdę, jeśli dwie listy mają różną długość. Być może to nie będzie dużo bardziej rozwinięte niż to, co nazwa, ale wpiszmy tak, żeby tu jakiś opis zachować. Długość listy, czyli jakby liczba elementów, które są. Możemy mieć listę na przykład składającą się z trzech rzeczy, możemy mieć listę składającą się z dwóch rzeczy, no i one mają różną długość. Aliasów nie podamy, bo nie chcemy się wymyślać jakichś alternatywnych nazw na to. No i możemy podać wejście. Funkcja może mieć kilka wejść, więcej bądź mniej. Tutaj w tym wypadku to będą dwie listy, których długości porównujemy. No to etykieta to będzie na przykład pierwsza lista. Jej typ, no to będzie lista, tylko tu. To się tak naprawdę nazywa typowana lista, bo możemy podać, co na tej liście jest. To będzie lista dowolnych obiektów, więc po prostu obiekt, ale możemy na przykład zawęzić, że chcemy mieć konkretnie listę napisów. Możemy mieć na przykład konkretnie listę, nie wiem, wartości logicznych, listę list. Ja tutaj zrobię listę obiektów, bo wszystko jest obiektem. No i dodam jeszcze drugie wejście, czyli drugą tą wartość, którą będziemy tam przekazywać do funkcji. To będzie druga lista. Druga lista. No i tutaj znowu typ, czyli lista typowana. Nie ma jakiejś prostej listy bez typów, tak naprawdę to jest ta typowana i możemy, jak chcemy cokolwiek mieć na liście, to obiekty. I koniec końców jeszcze musimy określić, jakiego typu dane ta funkcja zwraca. Czyli no w tym Czyli co nam wypadku to mówi będzie na końcu, tak, tak? Co nam mówi? tak. No w tym wypadku to będzie wartość logiczna, czyli czy listy mają różną długość, prawda, bądź fałsz. Fałsz wtedy, kiedy listy mają równą długość. Także typ to będzie wartość logiczna. Tak, i to będzie wszystko, co musimy tutaj podać. Oczywiście możemy dodać język i to wszystko w innym języku, na przykład po angielsku jeszcze opisać. Natomiast teraz, żeby nie przeciągać, to tego nie zrobię. No i tutaj no, jakiś opis, na przykład, żeby zachować, że wiele opisów na tych wielojęzycznych wiki jest po angielsku, ale to nie jest reguła, że musimy konkretnie opis dać po angielsku. O. I utworzyliśmy funkcję. Ona ma jakiś tam identyfikator 13310. Mamy ten opis, informacje o tym, jakiego typu wejścia, jakie wyjście przyjmuje. Ale co jest jeszcze ważne, nie możemy jej jeszcze wywołać.
A nie możemy jej wywołać dlatego, że nie ma żadnej implementacji, czyli mamy funkcję, jakby definicję tego, co ta funkcja robi, jakie rzeczy przyjmuje, czyli Ale nikt taką jej nie napisał. opis. Dobrze Tak, rozumiem? dokładnie Nikt nie tak. napisał tych cyferek Z coś tam i z jakimś slashem i dodał drugi albo podzielił, tak? Nie ma tego Dokładnie. Jeszcze kodu. nikt właśnie nie napisał tym kodem, w jaki sposób ta funkcja ma realizować swoje zadanie. I wiemy tylko, że Czyli jak jak ma jest taka sprawdzić, czy te funkcja. listy są różnej długości? Tak. I to możemy zrobić oczywiście, no, dodać implementację. I sobie kliknę tutaj plusik. I od razu wybieramy, czy robimy złożenie funkcji, czyli wykorzystujemy te funkcje, które już są napisane gdzieś na wiki. Bądź piszemy kodem źródłowym. Teraz wykorzystam złożenie funkcji, żeby pokazać właśnie, że skoro mamy funkcję, czy listy mają równą długość, to możemy ją teraz wykorzystać i zanegować po prostu tamten wynik. Bo jeżeli listy mają różną długość, no to tamta funkcja zwróci fałsz, a my potrzebujemy prawdy. Czyli sobie wybieramy wywołanie funkcji i teraz zobaczymy, czy ta funkcja ma po polsku nazwę, jak nie, to po angielsku. Czy listy mają? Nie ma tej po polsku. No to piszemy w angielsku. O, lists have equal length. I teraz tutaj jest widać przydatne, dlaczego są te aliasy, ponieważ ja bym pisał według tego aliasu, a mi od razu podpowiada tą etykietę główną. I tutaj od razu uwaga. No, skoro mamy po angielsku tą nazwę, no to być może kiedyś tam sobie możemy przy okazji dopisać polską nazwę, tak żeby było kompletnie. I od razu pojawiły się dwa argumenty do tej funkcji, którą wywołujemy, czyli do tej sprawdzającej, czy listy mają równą długość. I możemy tutaj albo wprowadzić jakąś wartość z palca, albo odwołać się do argumentu. No to będzie argument pierwsza lista. Możemy to zwinąć, żeby nam nie zajmowało tyle miejsca. I podobnie druga, no to będzie też druga lista, czyli te dwa argumenty, które będą do naszej funkcji wciągnięte. Przed tutaj publikacją możemy sobie wypróbować funkcję, ale tylko jeżeli ma już jakieś zatwierdzone implementacje. Czyli to nie jest tak, że możemy sobie, przynajmniej jeszcze nie jest tak dostępne, żeby sobie tą niezapisaną wypróbować. Natomiast docelowo, sądząc po tych tutaj etykietach, będzie można to zrobić. To sobie opublikujemy. No i opublikuj. Mamy, tak to wygląda. Czyli teraz no, stworzyłem tą funkcję, ale ja ją stworzyłem błędnie, celowo, ponieważ tutaj jakby sprawdzamy to przez pryzmat równej długości, ale nie robimy żadnej negacji. No, w tym wypadku mogłem to zapomnieć. Powiedzmy, teraz jeszcze tego nie poprawię celowo, ale stworzymy przypadki testowe, które pomogą nam stwierdzić, że faktycznie tutaj jest jakiś błąd. Czyli przejdziemy sobie z powrotem do tej funkcji. Mamy Dobrze, jakąś czy ja dobrze rozumiem, implementację. że jak tworzysz tą funkcję, to twoim jakby obowiązkiem, żeby móc ją opublikować, jest przejście przez przypadki testowe. Tak. Znaczy, Okej. nie ma żadnych zasad, które by zabraniały tworzenia funkcji bez przypadków testowych. Ale naprawdę jest zalecane, żeby przynajmniej jeden, dwa zrobić. Jasne. Czyli dodaję sobie przypadek testowy. I teraz wywołuję po prostu funkcję, czyli wybieram sobie to, czy listy mają różną długość. I daję dwie listy. Powiedzmy, że dam dwie listy jednoargumentowe. Tutaj sobie coś włożę, jakiś napis, czyli tam tekst. Powiedzmy. To już nie ma znaczenia, co tu sobie wpiszę, bo ważne, żeby lista miała jakiś element bądź nie miała. Znowu sobie wybiorę tekst. I tutaj powiedzmy drugi. I dalej będzie weryfikacja wyniku, czyli funkcja, która nam stwierdzi, że na przykład ta wartość wyjściowa jest równa temu, co oczekiwaliśmy. Tutaj to ten wynik będzie wartością logiczną, więc weryfikacja to też będzie równość wartości logicznych, czyli równość wartości logicznych. No i oczekiwana wartość to jest, tutaj mają tą samą długość, więc oczekiwany wynik to jest fałsz. Tak wygląda taki przypadek testowy, czyli wywołujemy jakąś funkcję, ona nam zwraca wynik i tutaj sobie no, tworzymy jakiś
test. Zwykle to jest właśnie równość Ale czy czegoś. my, czy ja dobrze rozumiem teraz, czy my te listy, tą listą jeden, to jest ten słowo pierwszy? Pierwsza lista to jest No. lista, która się składa tak z jednego słowa, pierwszy. Mogłem A tutaj druga, dodać drugi no to one element. są nie, no to one są nierówne. One Tak? mają tą samą długość, w sensie tyle samo elementów, bo mają jeden element. Ta ma Aha, jeden czyli nie chodzi element. o ilość znaków, tylko o ilość elementów listy, Tak, tak? bo moglibyśmy Okej. mieć sobie funkcję, na przykład, czy teksty mają różną długość, i wtedy konkretnie byśmy sprawdzali teksty, czy mają tam tyle liter. Okej. A tutaj sprawdzamy Rozumiem. listy. Oczywiście mógłbym tu napisać pierwszy i tu napisać pierwszy, ale sprawdźmy sobie na przykład Nie, pierwszy. jasne, jasne, to teraz rozumiem, tak. I opublikujemy właśnie ten przypadek testowy. Został opublikowany i znowu możemy wrócić do tej funkcji. I teraz no są jeszcze, one nie mają etykiet, bo im nie pododawałem, także to później mogę zrobić, albo w sumie, żebyśmy widzieli, co to w ogóle jest, to może jeszcze dodam teraz. Po polsku, no to są listy równej długości, a więc oczekiwany jest fałsz. Już nie będę dodawał opisów ani aliasów, bo nie będą nam potrzebne do sprawdzania. Także mamy sobie tą implementację, tutaj tą 13.311, tą, którą przed chwilą stworzyłem, i ona ma wynik negatywny. Nie przeszła tego testu. A nie przeszła tego testu dlatego właśnie, że zapomniałem tam zanegować tego wyniku. Czyli ta implementacja tak naprawdę sprawdza, czy mamy tą samą długość. I teraz możemy wrócić tutaj. No i edytować. I teraz zamienimy sobie, czyli zamiast od razu wykonywać tą funkcję, czyli listy mają równą długość, no to sobie najpierw zrobimy negację logiczną, czyli odwrócimy jakby wynik. I teraz tu, zamiast wartości, tak po prostu, no wywołamy konkretną funkcję kolejną. I tutaj dopiero sprawdzimy, czy listy mają tą samą długość. No i tu podamy właśnie te argumenty, czyli ten pierwsza lista i odwołanie do argumentu, druga lista. I teraz jak to zrobimy i kliknę opublikuj. Przejdziemy, tak. Tu od razu nam się rozbudowało, że mamy negację, tam jakąś równą długość i tu odwołania do tych argumentów. I jak wrócimy tu i odświeżymy, to zaraz zobaczymy uruchomiony przypadek testowy. O, teraz jest pozytywny. Czyli mamy już implementację, która faktycznie działa. Może dodam też do niej etykietę, żebyśmy się później nie zgubili. Można gość list jako złożenie funkcji. Sobie kontynuuję. Oczywiście mógłbym tą etykietę dodawać już wcześniej na etapie tworzenia, tylko po prostu A zapomniałem o jasne. tym wcześniej. Także odświeżymy, żebyśmy mieli to wszystko ładnie. O. I teraz cały czas ta funkcja nie ma zatwierdzonych implementacji, więc jako tako no, nie da się jej wywołać. I tu jest ten etap, kiedy trzeba mieć uprawnienia funkcjonera. O nie można wnioskować po prostu analogicznie jak o redaktora na Wikipedii, czyli nie ma żadnego głosowania. Tylko trzeba napisać na odpowiedniej stronie z prośbą i wtedy administrator to tam po 2 dniach może nadać te uprawnienia. Przy czym warto mieć wcześniej jakiś wkład niezatwierdzony, żeby było widać, czy ktoś ogarnia, o co chodzi w tym projekcie, czy nie. No i teraz powiedzmy, ja przychodzę, bo ja te uprawnienia funkcjonera mam. Patrzę sobie na przykład na ten przypadek testowy, widzę, że on jest zrobiony w porządku, że on testuje faktycznie to, co ma testować. Klikam sobie ten tutaj pole wyboru, robię zatwierdź. I co ciekawe, jak mamy zatwierdzony przypadek testowy, to on będzie tutaj dostępny już na tej stronie też implementacji. O, będzie w czasie edytowania nawet będziemy mogli sobie wywołać i sprawdzić, czy jest w porządku. Natomiast wróćmy tutaj.
Widzimy, że implementacja jest w porządku, że zalicza ten test, no to możemy też ją sobie zatwierdzić, mając uprawnienie. I jak teraz odświeżę stronę, to tą funkcję już można wywołać, bo ona ma już zatwierdzone implementacje. No i możemy dodać sobie znowu jakieś, no, podać sobie jakieś dane wejściowe. Powiedzmy, teraz będą listy, które mają różną liczbę elementów. Tu będzie jakiś element, a druga, na przykład lista, będzie pusta, czyli ma 0 elementów. Mogę wywołać funkcję. No i listy mają różną długość, prawda? Okej. Okay. Oczywiście Czyli taki przypadek zobaczyliśmy na. testowy, tak. Tak, czyli zobaczyliśmy na żywo, jak się tworzy funkcję, jak ona zaczyna działać. Oczywiście taki przypadek testowy, jak tutaj pokazałem, też by się przydał. Najlepiej byłoby jeszcze kilka ich dodać różnych. Ale tak, to jest no podstawowa funkcja utworzona. Można też później utworzyć na przykład inną implementację, która będzie w języku, nie wiem, JavaScript bądź Python. Będzie na przykład po prostu brała długość listy, sprawdzała, czy ona jest różna i zwracała odpowiednią wartość. A jeżeli chcemy, jeżeli jest taka wola, to też mogę pokazać. Okej. To sobie Będziemy tu się damy powolutku zbliżać do implementację. końca. Zostało nam kilka minut, tak zgodnie z założeniem. Myślę, że jeszcze jedną taką możemy zobaczyć. Tak, to Jeśli jeszcze będzie kod ktoś z Was źródłowy. ma pytania do Marcina, to też jest dobry moment. Chyba, że już nie macie żadnych pytań, bo wszystko jest jasno wyjaśnione, wytłumaczone. No i teraz Marcin, rozumiem, piszesz Tak. w kodzie już, tak? W Pythonie. Tak, to jest proste sprawdzenie, bo bierzemy sobie długość jednej listy, bierzemy sobie długość drugiej listy, no i sprawdzamy, czy są różne. Akurat w Pythonie to jest operator wykrzyknik równa się. Dodam od razu nazwę tego, czyli różna długość list. Panie, gotowe. I możemy tutaj sobie odświeżyć przypadek testowy, zobaczyć, czy nam przejdzie. No, przeszedł. Także widzimy, że działa. Możemy opublikować. I zaraz się zapiszę. Tak, także jak wrócimy do tej funkcji, to teraz mamy no, dwie różne implementacje. Ta jest co prawda jeszcze nieaktywna, no bo nie została przez nikogo zatwierdzona, ale to zaraz możemy zrobić. Oj, super. No dobrze, to wydaje mi się, nie wiem jak ty myślisz, Marcinie, że przeszliśmy przez najważniejsze jakby pochodzenie i cel wikifunkcji oraz najważniejsze przykłady, które mogłeś nam pokazać. Czy jest jeszcze coś, co chciałbyś dodać, o co się jeszcze nie zapytałam, co uważasz, że jest ważne po to, żeby dobrze zrozumieć istotę tego projektu? Myślę, że tutaj, co jest najważniejsze do zaznaczenia, to to, że nie do końca należy oceniać ten projekt pod kątem tego, co da się z nim zrobić już teraz, ponieważ on zostanie jeszcze mocno rozwinięty. Fundacja Wikimedia w to inwestuje, jest to częścią jej strategii. Dlatego ten projekt na razie to jest fajna zabawka, powiedzmy, ale faktyczną użyteczność osiągnie za jakiś czas, kiedy tutaj będzie miał więcej możliwości, kiedy będzie mógł się łączyć z Wikidanymi, kiedy będzie mógł być wykorzystywany na Wikipedii. Także myślę, że ten temat Wikifunkcji i ich rozwoju będzie się jeszcze przewijał, podobnie jak to jest z Wikidanymi, które ostatnio stały się no, modne, powiedzmy. A powiedz, już tak patrząc przyszłościowo, do jakiego stopnia używanie, czy korzystanie, czy w ogóle wdrożenie wikifunkcji w połączeniu z wikidanymi pozwala wikimediom przygotować się na zmiany w zakresie sztucznej inteligencji? Czy to ma jakieś powiązanie, czy to daje jakąś taką bazę do pracy nad tym? Powiedziałbym, że dzięki temu, co się dzieje tutaj z tą abstract Wikipedią i wikifunkcjami, sztuczna inteligencja będzie się mogła rozwijać jeszcze lepiej, ponieważ nie jest tajemnicą, że te modele językowe, takie jak GPT, są trenowane również na Wikipedii. No, nie tylko, ale również. I kiedy będzie jeszcze więcej tej treści, szczególnie takiej treści dość abstrakcyjnej, którą jednak będzie można odnieść do poszczególnych języków, do poszczególnych tekstów, myślę, że dzięki temu również te modele, które są tworzone, będą mogły działać lepiej. Oczywiście to nie jest tak, że to będzie jedynie zasługa tutaj Fundacji Wikimedia, ponieważ
w tym samym czasie będzie się dział ich rozwój taki niezależny, ale myślę, że to, co zostanie tutaj utworzone, szczególnie właśnie w tej warstwie takiej językowej, czy związanej z tym projektem Abstract Wikipedia, że również wpłynie na rozwój tej sztucznej inteligencji, zarówno taki typu ChatGPT, jak i może wpłynąć na tłumacze automatyczne, szczególnie w tych językach, które są mniej popularne, bo niekoniecznie na przykład A polski, czy to angielski, jest, niemiecki. czy to może być jakiś background dla powstania sztucznej inteligencji w ramach Wikimedia, czyli o otwartym kodzie? A powiem tak, ja raczej w to wątpię, ponieważ same te modele sztucznej inteligencji, one są trudne do zrozumienia, co tam się w ogóle dzieje, ponieważ to nie jest tak, że ktoś sobie wprost napisze, że jeśli tak, to zrób coś, a jeśli tak, to zrób coś, tylko to jest raczej w ten sposób, że automat dostał bardzo dużo tekstu, wręcz terabajty danych, i on je sobie przemielił, przemielił, przemielił. I w jakiś sposób ustalił ileś parametrów. Tak naprawdę to jest, wypełniłoby cały dysk twardy. I to jest ciąg cyferek. Nikt za bardzo nie jest w stanie stwierdzić na takim poziomie głębszym niż to, że odpowiada w języku naturalnym, co tam się konkretnie dzieje. Czyli na przykład, nie wiem, że ta grupa cyferek odpowiada za rozumienie jakiegoś tam rodzaju rzeczy, że ta grupa cyferek chce coś innego. Także aktualnie, a nawet jeżeli cały kod, na którym te modele działają, byłby otwarty, to dużo by to nie zmieniło w kontekście, nie wiem, udostępnienia wiedzy. Udostępnilibyśmy zabawkę, podobnie jak zabawką jest taki chat GPT czy inne tego typu programy, ale to dalej byłaby właśnie zabawka, a niekoniecznie pozwoliłoby, nie wiem, zrozumieć czy udostępnić jakąś taką wiedzę, która tam leży pod spodem. Dobrze, to myślę, że rozumiem. Wszystkich naszych widzów teraz proszę o może serduszko, chociaż żeby było wiadomo, że słuchaliście, oglądaliście. Dziękuję za komentarze. Zdaję sobie sprawę, że temat był nowy i dla części osób mógł być dość skomplikowany, a dla tych osób, które zadawały pytania, był prosty i potrzebowały uszczegółowienia. Dziękujemy bardzo za serduszka, Marcin szczególnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Marcinowi za przybliżenie całego nowego projektu w taki sposób, że ja zaczynam rozumieć, do czego on służy i czemu może służyć w przyszłości, jakie może mieć zalety. Bo nie jest to łatwe zrozumienie tylko z opisów tego projektu na oficjalnych stronach, więc dobrze, że cieszę się bardzo, że miałam okazję, możliwość zobaczenia tego na żywo i w działaniu też, jak tworzysz daną funkcję. To za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nasi widzowie również. I kończymy transmisję. Ja będę się już rozłączać.